Witamy Was serdecznie, z tej strony Krzysztof Binczak oraz Adam Pach. Zapraszamy Was do zapoznania się z materiałem wideo, w którym zobaczycie wybór redakcji GameMusic.pl na najlepszy album oraz kompozytora roku 2013. Zanim jednak przedstawimy Wam, kogo wybraliśmy, chcielibyśmy wcześniej opowiedzieć o dwóch pozostałych albumach i kompozytorach, którzy byli najbliżej naszej nominacji. Tak więc zaczynamy. Album roku 2013 według redakcji GameMusic.pl. Miejsce trzecie. Rayman Legends. Próżno szukać tegorocznego albumu, który byłby równie przepełniony celebracją czystej frajdy z grania co Rayman Legends. To kompilacja prawdziwie radosnej muzyki w przeróżnych stylach, od orientalnych po latynoamerykańskie. Bogactwo użytych instrumentów sprawia, że nie sposób się nudzić słuchając dzieła Christopha Erala i Billy'ego Martina. A co więcej, całość świetnie uzupełnia gameplay przygód Raymana. Warto wreszcie wspomnieć o specjalnych melodiach, dedykowanych planszom muzycznym, co jeszcze bardziej podkreśla znaczenie ścieżki dźwiękowej dla tej gry. Miejsce drugie. The Last of Us. Gustavo Santaolalla to wirtuoz gitary i zlecenie mu nagrania muzyki do najnowszej produkcji Naughty Dog okazało się być strzałem w dziesiątkę. Ścieżka dźwiękowa The Last of Us jest minimalistyczna, ale przepełniona emocjami. Postapokaliptyczny klimat gry znalazł swoje odbicie w nostalgicznym brzmieniu instrumentów strunowych, w tym gitary Ron Rocco. Niesamowite umiejętności Santaolalli pozwoliły nasycić tę muzykę prawdziwym napięciem i poczuciem osamotnienia, co dało nam świetny i bardzo spójny soundtrack. Miejsce pierwsze. Remember Me. Oto jedna z tegorocznych niespodzianek. Album towarzyszący raczej przeciętnej grze studia Dotnot Entertainment okazał się być sporym zaskoczeniem. Kompozytor pozwolił sobie tutaj na wiele odważnych zagrań, bezlitośnie tnąc nagrania orkiestralne i rearanżując je, by stworzyć zupełnie nową jakość. Zakłócenia i szumy, które Olivier Derivier zaaplikował do swojej muzyki, świetnie współgrają z futurystyczną narracją samej gry. W efekcie powstał intrygujący, a przede wszystkim bardzo oryginalny miks. Czas na przedstawienie kompozytora roku 2013 według redakcji GameMusic.pl. Miejsce trzecie. Christoph Harrell. Christoph Harrell zasłynął w świecie gier wideo ze stworzenia ścieżki dźwiękowej do Beyond Good and Evil. Jednakże ostatnio jest o nim głośno z uwagi na świetne soundtracki do najnowszych części Raymana, czyli Origins oraz Legends. Ten wesoły Francuz ma talent do kreowania bogatych brzmieniowo, radosnych kompozycji. Harrell lubi korzystać ze zróżnicowanego instrumentarium, a inspiracji szuka w muzyce z najdalszych zakątków kuli ziemskiej. Ponoć aktualnie pracuje nad sequelem Beyond Good and Evil. Czekamy z niecierpliwością. Miejsce drugie. Gustavo Santaolalla. Ten argentyński mistrz gitary użyczył swoich nieprzeciętnych umiejętności do niejednej muzyki filmowej. Warto wspomnieć choćby o takich tytułach jak Brokeback Mountain czy Babel. Santaolalla jest wirtuozem charango, południowoamerykańskiego instrumentu przypominającego nieco mandolinę. Soundtrack do The Last of Us był zarazem jego debiutem w branży gier wideo. Trzeba przyznać, że wywiązał się znakomicie z powierzonego mu zadania, tworząc obłędnie nastrojową ścieżkę dźwiękową. Liczymy więc na to, że nagra on jeszcze nie jeden album z muzyką do gier. Oraz miejsce pierwsze. Olivier Derivier. Olivier Derivier to świetnie wykształcony i bardzo utalentowany francuski kompozytor, który jednak najwyraźniej nie ma szczęścia do deweloperów. Do tej pory pracował m.in. nad muzyką do dwóch części Obscure oraz remake'u Alone in the Dark. Pomimo chłodnego przyjęcia tych gier, jego ścieżki dźwiękowe zdobyły uznanie zarówno krytyków, jak i słuchaczy. W ostatnim czasie Derivier pracował nad Of Orcs and Men i Remember Me. To kompozytor bardzo świadomy, a przy tym odważny. Nie boi się eksperymentów dźwiękowych, ani stosowania oryginalnych sztuczek postprodukcyjnych. I to by było na tyle. Dziękujemy Wam za uwagę i czekamy na Wasze komentarze oraz własne typy co do albumu i kompozytora roku 2013. Żegnamy się z Wami Krzysztof Binczak oraz Adam Pach.